Czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z serii Od Menela do Julionera. I dziś jesteśmy tutaj na nowej mapie. Przeprowadziliśmy się. Krystian już 2 tygodnie prędzej, ja do dzisiaj dopiero przyjechałem, więc gospodarkę zobaczę. I pierwsze co, tutaj pytałem się okolicznych mieszkańców, gdzie tu jakiś gospodarz jest. Krystian jest chory, więc do niego potem zadzwonimy. Tutaj pytałem się tego Mietka. Mieciu mi powiedział, że mam pojechać tutaj na wprost, potem w lewo, potem w prawo na gospodarkę i tam będzie gospodarz. Się z nim pogadamy, bo mu potrzeba mi jakiegoś przyjaciela. I trzeba kolejnego oczywiście przyjaciela. No. O, tutaj chyba to jest to. Miał mieć tę czwórkę, więc. Dobry. No dzień dobry. No. Witam. Jestem pan. Witam. Ogólna pan. Nie są pan ma gospodarkę. No nakradał się co się ma. No poka pan co tu ma. A tę czwórkę ma, kurde. O. Nawet. A nie dostał pan te lasy, bo pan dostaniesz. Nie zaczynaj pan. No. Zamykam ten biznes. No to pan zamknie, ja tu przytrzymam. Dobra. Poka pan dalej gospodarkę. O, Deutsch Farm widzę, o. No, no tu stoją traktory. Nakradzione. Nakradzione? Nie z dotacji? Ten drugi nie. A to case, tak? A ja nie wiem, który. Dobra, tutaj coś pan ma w którymś z magazynu? No jakiś w ogóle tutaj, jakiś przearchitekt to tutaj planował, bo tu mi nic do tego nie wchodzi. Aha, no dlatego puste. No, tu nie wiem, czy tam coś zmieścił. No tutaj pan coś ma, ja tu panu podwieram. Nie ma. O nie, jest, rozsiewasz tu i no jest. Tam jest, no tu mi stąd znowu drzwi za ukradli. Nie, no to panie, to panowie tak. No. Zostaw pan. Nie wpadniesz pan, zostaw, nie, bo ty. No, rozsiewacz, Amazona. Jakie tam ma cyfry? Nie widać. Nie. Profis. Jaki? Gdzie? A, tam. No. Gdzie żeś pan? No tu. Razu było. O, a, tam, no. Tam, a, tu, no. No, to ta fajne, no. Też ją nakradł niedawno. Co to jest? Metal no, fach? No. Taki metal no, z Amazonem. 4-metrowy. 4-metrowy, no. Zestaw cacy. Uprawowosiewny. Tylko to jest nasz liki, trzeba podzielić. No. Kiedyś odpierdzielić, bo nie no. Potrzeba. O, tu przyczepy jakieś, to pronary, tak? Pronary. No. Na ile to on ma? No, po 20 właśnie. Przyczepa chyba na belę, tak? No, panie, patrz, szynę kolejową zapierdzielił normalnie na środek. Dociążenie, żeby nie odleciała. No, a no żmika ten, musi być, no. Kradło się. To tutaj dalej, belki jakieś stare. Faldy, jeszcze zbicie dobre. O, chyba kombajn. No panie, założysz pan. No, kombajn nie Voland, TC5. No możesz pan wejść, bo się pootwierał drzwi. Chce pan... Może nie na błotnik, tu dalej chodź pan. No na stojach też nie, jeszcze bliżej. O, nie, bo ja do góry nogami jestem, ja zżygam się zaraz. Nie, ja muszę wyjść. Oj, bo piątka widzę, czego to jest, jaka tu firma. Agromasz. Firma, no, Agromasz. Agromasz, panie... No, konfiguracja taka, jaka jest. Widoczna. No, dalej. To tam bon ma dalej. Nie mam nic, już więcej niż nie ma. A nie, ja tu widzę headery jeszcze. No, przystawka do kukurydzy. A, to tu. Do zboża. No, no. No i tu opryskiwacz. Opryskiwacz. Nie wchodź pan, tam nic nie ma. No to panie. Ja ten. Zaraz zadzwonimy do tutaj sąsiada jednego. A masz czerwony nos, pan, że się przyjębił sam szat? Nie, to od wczorajszego dnia. Dobra, to czekaj, dzwonimy, panie. Halo? Halo? Kto? Halo? Ty to jesteś tam na gospie? U siebie siedzisz? Halo? Czy to Lumpex? Nie. To czemu pytasz, panie szmata? Klient zadzwonił.
No, no, także jesteś na chacie tam? Ty chory słyszałem, że jesteś. Aha, no to nie tam mam, wejdziemy nie. I pokażemy z kamerą, nie? Co tam masz u ciebie. Dobra. Uważajcie na burka. No ale go raz jedziemy. Raz jedziemy. A dobra. Jadę. Ale panie Ford. Gówno Ford. Gówno Ford. Lecimy. Panie i kurna. Jakbyśmy się przeprowadzili w takie klimaty. Zobaczymy co nakradłeś. Szczerze? Sorry, kaszle. Kaszle cię przybrał. Dobra. No. Na panie na krawędzi. O, o. Bramę możemy otworzyć? Czy przez płot? Odwiniesz. Pod płotem? Pod płotem. Nie no, otworzymy. A nie, pan chyba no, w domu siedzi, w oknie. O tutaj siedzi, kurna i kliknął. No i nie otworzył bramę na mamy. A co ty tu będziesz już kradł, kurna? Że otworzyłeś wszystko. Ja myślę, oczywiście. Ja jestem gotowy, zaraz ty, jakiś numer założę. Jakiś tu? Ja bym zafiał też tak. Zobacz. Co ty kurna wykupił? Bredala jakiegoś kupił. No, rozsiewasz na wodę. O, siewnik podobny do twojego chyba, tylko 3 metrowy to jest, tak? Mateusz, Mati. Co? Co? Nie wiem, za tam będę, ja tutaj no, kradnę. 9, 3000, super. No to 3 metrowy. O. No. Gdzie tam, co tam? Tutaj? O, panie Bogu. No, no. Wow. Ale duże. Ja myślałem, że mam dużego, a to jakieś brzydkie. No tutaj, bredal, brzydal jakiś. To w taczkę ktoś, w taczkę żeś wjechał, no tu. Gdzie, co, gdzie? 16. Gdzie? Nie, to z drugiej strony. Okay. 16,34, o kurna, sąsiad, zainwestowałeś. Widzę. Czerwoniutki. Nie, nie dociekaj pan, nie ma niczego. Nie. Miał kurna, pod oką gliwną. Tak, nie ma. No, tu przy dwóch, kurna, prasę po pijaku chyba ustawiałeś, bo klasa. Kurna. A tutaj ta leżówka, unia. Co? Ty patrzą węgiel w worku, chyba. Oba, to węgiel w worku trzymał na polu. Na a masa kamienie nie słyszy no, na polu. Węgiel chyba. A jak kurna. A widzisz to truś, tu jak wypijesz to, co jest w tym żółtym, to ten. Warning! Widzisz, tu jest taki znaczek nawet na górze, że jak wskoczysz, to będziesz latał jak wskoczysz. Dobra, dalej idziemy kurna. Co ty pan tam masz ten? Masz jakieś świnie, krowy na gospie? Co? Sąsiad. Popatrz, a ja tu widzę obora jest na krowy to chyba. No, albo świnia i tutaj chyba na świnia albo krowy. O, tu przyczepka. Przyczepka tutaj jest. Wydaje ci się. Jako na PTS-ka chyba jakoś, tak? Nie najgorsze. Nie najgorsze. Co? Pasek będziemy da się wejść. O, tu się dalej. Nie. Chodź sąsiad, dotknę cię pasem. Jakiś pusty magazyn. O, pustaki są. To, Mati, tobie z głowy wypadło, sąsiad. No chyba ten. Nie wiem dlaczego ty tak mówisz. Ale zaraz zapakuję na coś. Kombajn, klas, mega, 208 dominator. Duże to, rąbane. Dobra, sąsiad, jedziemy do mnie, ale nie wiem co dokładnie tam stoi, ale zapłaciłem. Dobra, a pustaki kradniesz? Cygan, sąsiad. No ja, chyba, coś się skuduje. Pustaki. A nie, te drzwi. Dobra, ty to pakuj, a ja jadę. No ja się zapakuję, nie? Bo siądzie te czwórka, tak? Że... Chociaż to Ford jest, no te czwórką to sobie sąsiad nazywa. No. Sąsiad się gówno zna na samochodach. No, robię w papierniczym całe życie, to nie wiem, takie roboty. Popie nawet, kurna, SMF a mi ktoś wysłał. Nie, dopiero co cię wprowadziłem, tak będą, nie? Prosto. Zagrałeś u wróżek. No, dobrze, że to jest kup, to będę miał chyba blisko, ale zobaczymy. No. Brrrm! I cykwieczka. Nie, to tu się ktoś buduje.
No, gospodarka jakaś, o! Tutaj. To moje? O kurwa. O, oj karamba, sąsiad. Idę sprawdzić adres Cudona. No nie, to moje. No, no to tutaj moja gospodarka, kupiłem ją po taniości. Ale jest. Niestety trochę bida teraz, zajrzała odkąd Bawarę kupiłem. Ej, ty ślimaku, jak to żeś zaparkował? Tutaj 60 żółta z turem. No, no widzę, że miał, nie, 55 to jest. Zobaczymy, klucze niby mają być wszystkie w domu. Klucz od domu tutaj ma być pod wycieraczką, zobaczymy. Bo tutaj jak ślej, rozsiewacz lej, a tutaj cząsarka jakaś, ja nie wiem co to, ale wiem, lekko się... Masz większe drzwi do tej toja niż do domu. No, trzeba się zmienić. Popatrz, jak ja tu sięgam. Na kucakę. Oczywiście sąsiad. No, jak... Potraktowajcie jak mikrusa normalnie. Jak żeś wpisał, jak żeś na cyganie, że masz matkę dzisiaj, to tak będzie. Nie wiem dokładnie. Ojej, co to jest? Popiem, panie, bida. Jeszcze póki kamienia metalowego. Płaciłem za to ledwo mało pieniążków wyszło, no ale wiadomo. O, o to nie. Fajne. Krowa. Ty oznaczona, 9393. To jest zgrabiarka jakaś. Jaki ma numer? Pottingera, o. 8393. Lepsza firma jakaś i... I siewnik Poznania, który jest 3 metrowy. Nie rozmieszaj mnie. Nie. Sąsiad, chodź tu. Tu za zaborem. No, a tu? Tu chodź, chodź. Nie tam. Tą drugą osobę. Co? To, a to nie ja ustawiałem. To nie moja. O tu ty. No nie. Jakiś kurna wapno to? Czy nawóz? Nawóz. Czy to wapno? No, tak nie, no to są granulki jakieś, śnieg. No, nawóz. No dobrze, coś nam zostawili, o to pole jakieś. Będę sobie musiał sprawdzić potem w aktach, które moja pola. Będę potem oglądał. Ja mam plan, ja mam plan, sąsiad, jest tu kluczyk? Kurna, to tutaj jednak zostawili. Jest. No i... O, hydraulika działa. Dobra, panie, nie dotykaj tego. Idziemy, dobra. Ja mam plan. Idziemy, zobaczysz po sąsiedztwie się rozejrzeć. Ja to zaraz oddam. Tu chodnik fajny, o, jakaś zjeżdżalnia. O, bo tam do końca drogi chcę dojść. I, o, ty jakiś tu, kurna, ciągnik. O, o. No jakiś Massey Ferguson widzę, o, 255. No ale sąsiada nie widać, tak się boję chodzić po podwórku. O, fajny opryskiwacz, bym sobie kiedyś kupił taki. No właśnie czemu nie ty wiem, tam chodzisz nie po, ma, no, po czyjś gospodarstwa, co? Zobaczyć, co tu się woli. Podobny do mojego, tylko ja mam majątkowy, a tu szary. Dobra, zwijam. Tam skup chyba jest, tak? Tak. Skup. Zostaw to auto. Sąsiad, zostaw. Co żeś zrobił? Dobra, sąsiad, to nie dotykaj. Nie dotykaj. No, także to było na tyle. Motingu, on się ze mną mati. No i żyto. No, papa. Także trzymajcie się, na razie, cześć. No byłem.